Siema Ancymony, tak jak zapowiadałem, dzisiaj mamy unboxing paczki od fana, już drugi raz taki film na tym bieda kanale. Pudełko tak wygląda, bo właśnie zerwałem kartkę, żebyście nie namierzyli pana Faudiusza nikczemnego, który mi tą paczkę wysłał. I nic, to wiem co w niej jest, wiem o jednej rzeczy, to jest pewna konsolka. Konsolka, której nigdy w życiu nie miałem, więc chętnie w końcu obadam, chociaż wydaje mi się, że dorzucił tam coś jeszcze od siebie dodatkowo, bo no, nie sądzę, żeby ta rzecz ważyła tyle, ile to pudełko waży. Także odtegniemy taśmę. A, szmato. I uwaga na macki. I właśnie to miało do mnie dojść, ale już widzę kątem oka, że tam jest kurwa coś, co mi rozjebie czaszkę. Tak czy inaczej. Nintendo DS, DSi właściwie. Nigdy nie miałem tej konsolki. Właściwie nigdy nie miałem konsoli Nintendo żadnej. No nie licząc takich bzdur jak Pegasus na przykład. Wiedziałem właśnie, że dostanę tą konsolę. Tu jest jeszcze ładowarka do niej. I zaopatrzyłem się wcześniej w jedną gierkę, co by sprawdzić sprzęt. Może nie jest to jakiś hit sprzedażowy, jakiś bestseller i tak dalej. Zoo Tycoon na DS-a właśnie. Kosztowało mnie to 5 zł, więc niestety, no, teraz będę musiał znowu wydawać co jakiś czas pieniądze na kolejne gry, na kolejną platformę. Ale taki problem to nie problem. Na pewno pojawi się recenzja tego sprzętu. Nie będę teraz się nim bawił, bo pewnie zaraz będę to robił. To będzie pierwsza recenzja sprzętu na kanale, więc zobaczymy jak mi to wyjdzie. Następną rzecz już widzę, że kurwa... No, Faud już zaszalał. Patrzcie, kurwa. PSP. I to jeszcze w zajebistym kolorze, taki niebieski, chuj wie co. Pewnie żona by mi powiedziała, jaki to jest kolor dokładnie. Jest taki zielonkawy. Z takim brokacikiem, kurwa. Zobaczymy. O, bateria jest naładowana też. Miałem Vitę, ale nigdy nie miałem w życiu jeszcze właśnie PSP. I... już mam, kurwa. Ja pierdolę, ale się jaram. Ładowarka oczywiście. Chciałem cholernie podziękować Faudiuszowi nikczemnemu, który mi to, może tu coś jeszcze jest, prezentował. Jeśli tylko będziesz gdzieś w moich okolicach, na pewno stawiam ci dobrą łychę. O, jest jeszcze gierka na PSP. FIFA 2010 Afryka, czyli tam biegamy głodnymi dziećmi po trawie i szukamy wody. Nie gram w FIFA, ale na pewno sprawdzę sobie to. Będę się tak czy siak jarał, bo no w końcu to PSP. Na tą platformę wyszło tyle dobrych gier, że głowa mała. Tylko, że tu jeszcze się coś skitrało. Nie, to już wszystko. Tak czy inaczej, ogromne dzięki dla pana Faudiusza. No, sprawdziliśmy dzisiaj niesamowitą radochę. Brzmieć mogę trochę bardziej przyjebanie niż zwykle, bo złapało mi jakieś kurwa przeziębienie albo chiński wirus. I być może to jest ostatni film, jaki widzicie, ostatni mój głos. I więcej nie będziecie musieli oglądać tych bzdur. No kurwa, dostać coś takiego za darmo, no to jest naprawdę masakra. Raz jeszcze dziękuję, dziękuję wam za oglądanie i dziękuję Faudiuszowi za te no, niesamowite prezenty. Jako, że zdycham, to dzisiaj na pewno będę to katował, kurwa, do godzin rannych, o ile przeżyję chińskiego wirusa. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym filmie.